Nie powinieneś pytać się o seks. Witam. Ogólnie nieważne, czy jest to wasze pierwsze spotkanie, czy dziesiąte, czy tysięczne. Nigdy nie powinieneś pytać się dziewczyny o seks. I przykładowo, nie może to być tak, że nawet jakieś stosujesz podchody, że przykładowo już gdzieś tam uprawiasz ten seks z dziewczyną, no i ty przykładowo gdzieś tam jedziesz z autem, z tą dziewczyną, gdzieś tam na jakiś może festynik, może po prostu do niej, no i na przykład, no, a możemy po drodze gdzieś tam się zatrzymać i po prostu na tylnym siedzeniu coś zrobić niegrzecznego, albo no, jak do ciebie przyjedziemy, to możemy gdzieś tam pójść na górę i się po prostu ostro wygrzmocić i tak dalej. No powiem ci, większość dziewczyn, no powie ci nie. Bo tak naprawdę widzisz, ty próbujesz z kobiety zrobić faceta. Próbujesz rozmawiać z nią jak z facetem. I kobiety nie rozumieją tego. I zazwyczaj, gdy kobieta słyszy logiczne pytanie, no to zazwyczaj jej odpowiedź będzie: no nie, nie, nie wiem, bo ona nie ogarnia tego, ona nie potrafi, rozumiesz? Jej mózg nie jest stworzony do zero-jedynkowego działania, rozumiesz? Dlatego nie pytaj. Z kobietami się działa, rozumiesz? Nieważne, czy jesteś dziewczyną miesiąc czy 10 lat, no nie? Ty musisz zrozumieć tą mechanikę. Jeśli zobacz, dziewczyna chce uprawiać z tobą seks, czy chce coś zrobić, to zobacz, ona ubiera się fajnie i zaczyna cię uwodzić, zwodzić, flirtować, a nawet jak siedzicie sobie gdzieś tam i oglądacie film i nagle naszła ją potrzeba, no to ona zaczyna cię gdzieś tam głaskać, dotykać, zaczyna całować cię, chce, żebyś ją częściej całował, być może nawet po prostu rozpina ci ten rozporek i po prostu zaczyna grę wstępną, rozumiesz? No tak działają dziewczyny. Tak samo ty. Jeśli masz ochotę, to po prostu zacznij to robić, rozumiesz? Siedzisz z nią. Jeśli dziewczyna nie będzie miała ochoty, to ci o tym powie. Naprawdę. I po prostu może być tak, że nic nie musisz mówić, po prostu zjeżdżasz z trasy, wjeżdżasz gdzieś do lasu, dziewczyna ci powie, a gdzie ty jedziesz, no nie? No przykładowo i mówisz jej, no muszę na chwilę zjechać, no nie? Też się nie mówisz, że no jadę tu, bo będziemy się gdzieś tam ostro grzmocili, taki mam plan. No nie, to już lepiej powiedzieć, słuchaj, muszę się wylać, no nie? Muszę się wylać i po prostu muszę zjechać na chwilę tutaj w polną drogę, czy coś takiego i tak dalej, albo mówisz jej, że no chwilka przerwy, rozłożymy kocyk i sobie po prostu pochillujemy, odpoczniemy. Tutaj mam gdzieś tam dwa soki i sobie po prostu wypijemy i później polecimy dalej, no nie? No i powiem ci, dziewczyny zazwyczaj w takiej sytuacji, no okej, dobra, no nie ma, wiesz, to się jakby to powiedzieć rodzi w niej, no nie? Po prostu to jest taki, zaczynają się pojawiać odczucia. O, jedziemy gdzieś tam na kocyk, o fajnie, taki niezapowiedziany, niezaplanowany, spontaniczny po prostu ruch, no nie? I kobiety to uwielbiają, kobiety to uwielbiają. Raz miałem taką sytuację nawet, że przyszedłem do dziewczyny, do domu. Normalnie gdzieś tam jej ojciec był, jeszcze jakieś tam jakaś pani, sąsiadka czy koleżanka z dzieckiem przyszła do jego ojca i on też, ta dziewczyna też ma dużo młodszego brata i oni gdzieś tam siedzieli na dole, gadali, no nie? Tam w tym salonie czy coś tam, no nie? No i ja byłem gdzieś tam na górze z tą dziewczyną, no i tak dalej. Jeśli bym się zapytał, czy możemy się stukać, czy coś, w oczywistym jest to, żebym otrzymał odpowiedź gdzieś tam, że nie, nie, przecież ojciec jest na dole, jeszcze drzwi się nie zamykają, bo matka klucze pozabierała, że właśnie nie zamykać tych pokoi, bo wiadomo o co chodzi, jak się zamyka gdzieś tam pokoje, gdy chłopak przychodzi, więc po prostu otwarte, jakby to powiedzieć, drzwi zamknięte, ale nie na zamek. No i przykładowo i taras i tak dalej, balkon, no i
ja zacząłem po prostu się na tym łóżku się z nią po prostu całować, wiesz, zacząłem się z nią całować. W pewnym momencie gdzieś tam ojciec poszedł kosić trawę i tego. No i kosił trawę na dole, my na górze. No i po prostu doszło po prostu w pewnym momencie do tego, ona była gdzieś tam w sukience, że po prostu podwinąłem tą sukienkę i ją po prostu zapinałem na łyżeczkę. Ojciec kosił na dole trawę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu i poszło, rozumiesz? I poszło. Śmiesznie i tak dalej, bo z okna balkonowego, no my widzieliśmy, jakby to powiedzieć, że on tam jest, no nie? Ale czy on nas widział, czy nie, to już nieistotne, no nie? I po prostu i wydarzyło się, rozumiesz? I później, ojej, jaki ty łobuz jesteś i tak dalej, zobaczysz, no nie jesteś niegrzeczny i tak dalej, ale rozumiecie o co chodzi. I w momencie, gdybym zapytał, nie wiem, przed przyjściem, dobra, ale tam po cichu gdzieś tam, no to zazwyczaj, no nie, no przecież rodzice są, no nie, no przestań, rodzice są, nie, jak rodzice i tak dalej. No i tak to właśnie zawsze wygląda. Jesteś nawet na jakichś gdzieś tam urodzinach czy coś, bierzesz swoją panienkę na szybko gdzieś tam do kibla i tak dalej, no i szybki numerek gdzieś tam, wiesz o co chodzi, bez gdzieś tam pytania się czy tego, no nie, to po prostu zawsze jakby to powiedzieć, dzieje się, ja to mówię, samoistnie, rozumiesz, jedziecie autem, nagle gdzieś tam miziasz jej udo i tak dalej, później coraz bardziej, później ona i tak dalej, zatrzymujesz się gdzieś tam w nocy, zjeżdżasz lekko na pobocze i po prostu i lecicie, rozumiesz? Tak samo jest, zobacz, gdzieś tam, gdy chcesz pocałować dziewczynę, no podejdź do dziewczyny, dobra, dzisiaj idziemy porozmawiać i ja cię pocałuję za godzinę, dobrze? No, no przestań, co ty, no nie, no nie, 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 albo ci powiem, aha, nie, nie, nie. Rozumiem, no zazwyczaj, no widzisz, no wiadomo, że trafi się dziewczyna, która powie, dobra, okej, spoko, fajnie, no, wiadomo, ale powiem ci, większość dziewczyn nie chce, żebyś się pytał o seks, rozumiesz? Raz miałem nawet taką sytuację, że nie wiem, obudziłem się o 3 w nocy. Nie wiem, po prostu się obudziłem. No i laska obok mnie leżała i nie wiem, zacząłem ją gdzieś tam no stukać. No nie, po prostu miałem ochotę i dla niej, i ona się tak jakoś nie obudziła się i tak dalej. I po prostu w trakcie nocy, no nie wiem, taka była. I jej się to podobało, taki spontan. No, i później jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, no nie. Po prostu widzicie, takie spontany połączone z seksualnością kobiety uwielbiają, rozumiesz? Że ona nawet nie wie kiedy. Jeśli kobieta nie będzie chciała, no to ci powie, że nie, 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 coś tam, nie, nie, nie i tak dalej. Ale zazwyczaj najlepsze właśnie takie sytuacje to są sytuacje, które są takie właśnie na spontanie. Po prostu zaczęliśmy się całować. I później już poszło, tu ręka, tu tego i tak dalej. No nie, często jest tak, że zawsze, no nie, no nie, no nie, ale później już wiadomo, punkty i odpływa, no nie. Naprawdę, i czasem jest tak, że ojciec jest za ścianą, wiesz co chodzi, drzwi niezamknięte na klucz, a tutaj dochodzą do takie, wiesz co chodzi. I to są, jakby to powiedzieć, najfajniejsze momenty, rozumiesz? Najfajniejsze momenty później. W momencie, gdy ty na przykład mówisz, dobrze, jedziemy, będziemy uprawiali seks, no to dziewczyna traci tą całą otoczkę, wiesz co chodzi? To jest takie zero-jedynkowe. To jest takie traktowanie kobiety jak przedmiot. Jedziemy do mnie, będziemy się stukali. Jedziemy do lasu, będziemy się stukali. Idziemy do ciebie, uprawiajmy seks. No nie, to zabija całą tą właśnie moc, no nie? Właśnie widzisz, kobiety też chcą, jakby to powiedzieć, coś takiego robić, jakby powiedzieć z taką adrenaliną, że na dole są goście, na dole są, wiesz o co chodzi, a my po prostu tutaj robimy niegrzeczne rzeczy i to ją gdzieś tam nakręca, rozumiesz? Ona się aż gotuje, bo ona dzięki temu też może szybciej dojść, bo widzisz, no kobieta jakby to jest stworzona jest do tego, żeby jakby to jest tak troszkę robić coś wbrew sobie, wbrew woli, to ją nakręca. No i to jest taki z gadziego mózgu to się bierze, bo brał gościu za włosy do jaskini, po prostu czy jej się to podobało, czy nie i tak dalej, robi i później, wow, to było super, no nie? Dzisiaj jest praktycznie tak samo, podobnie, wiesz? No po prostu zazwyczaj, no, te najlepsze dla dziewczyny momenty i tak dalej są w momencie, których ona się nie spodziewa, wiesz? Później ona też ma o czym gadać, gdzieś to, ojejku, w ogóle ojciec na dole trawę kosi, no nie?
W ogóle okno nawet nie zasłonięte było, nie było zasłonięte, po prostu wystarczy, że popatrzył do góry i na pewno mógł jakieś nogi zobaczyć, coś, i on mnie tam zapinał, no nie? Czasem jest tak, że dziewczyna specjalnie włącza jakiś film, żeby coś tam grało, bo tam po prostu się odbywają, wiesz o co chodzi. Czasem jest tak, że jesteś u panienki, wchodzisz z nią tylko na chwilę gdzieś tam do łazienki, wiesz, bo coś tam, chodź mi, pomóż, coś tam, matka jest gdzieś tam, chodź, pomóż mi, bo nie mogę coś tam tego, zamykacie drzwi, szybki gdzieś tam numerek, no nie? Szybka akcja, no nie? To normalne. To normalne, naprawdę. A w momencie, gdy ty się pytasz, to powiem ci, to jest taka cringe'owa, to jest po prostu, to jest takie słabe, nie rób tak. Nie pytaj się o seks, rozumiesz? No nie, musisz się nauczyć tego. Po prostu zacznij to robić, nie pytaj się. Bo niektórzy mają takie, no mówię, traktowanie kobiety jak faceta. Dobra, o 9 dzisiaj seks. Nie spóźnij się, umyj się. I dziewczyna po prostu jak taki robot, no nie? Przychodzi, kładzie się, w ogóle zero, jakby to powiedzieć, spontaniczności, zero romantyczności, zero po prostu takiego, tego czegoś, co kobiety właśnie pragną, wiesz? I powiem ci, zazwyczaj kobiety o wiele lepiej będą reagowały na taki spontaniczny seks, niż na taki przewidziany, wiesz? To tak, wyobraź sobie, że jesteś w małżeństwie 10 lat, no stara, dzisiaj niedziela, dzisiaj dzień seksu, dzisiaj po prostu jedziemy, no Staszek, mi się dzisiaj nie chce, naprawdę, dzisiaj jestem zmęczona, głowa mnie boli i tak dalej. Rozumiecie? Taka rutyna, taka nuda. Dlatego no mówię, masz ochotę? Powiem ci tak, ja robię tak, jak mam ochotę, po prostu łapię panienę, całuję, rozpinam rozporek, wyciągam sprzęt, po prostu mnie to nie interesuje, ona po prostu śmieje się albo uśmie i ona wie, po prostu tak działam, no nie? A nie, słuchaj, chcemy się uprawiać seks, zróbmy to teraz. No to jest takie, no nie, no to jest takie, nie. Nie rób tak naprawdę. Często widzisz, ja ci teraz powiem, wiesz dlaczego dziewczyna nie chce z tobą uprawiać seksu? Bo jej o tym seksie mówisz. To jest właśnie ten powód. Dlatego nie mów o seksie, tylko po prostu działaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.